W tym filmie policzymy najpierw, ile to będzie 14 odjąć 2, potem zastanowimy się, ile to będzie równe 14 odjąć 4, a na koniec 14 odjąć 6. Zatrzymaj ten film i zastanów się sam chwilę, zapisz odpowiedzi na kartce. W porządku, sprawdźmy razem. Przygotowałam tutaj 14 kulek do gry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj mam 10 kulek, zatem zaznaczę tą dziesiątkę. Tutaj mam jedną dziesiątkę, 10 kulek. Jedna dziesiątka. Czyli tak naprawdę 10 kulek. A tutaj mam 4 pojedyncze kulki, czyli 4 dodatkowe. 4 jedności. Tak mówimy w matematyce, 4 jedności, czyli 4 kulki. W liczbie 14 cyfra 4, ta cyfra 4 reprezentuje jedności, czyli te 4 kulki. Liczba 1 reprezentuje dziesiątki. 1 jest na miejscu dziesiątek, czyli mamy jedną dziesiątkę, czyli 10 kulek. W porządku, spróbujmy wykonać to pierwsze odejmowanie. 14 odjąć 2. Czyli mamy 14 kulek. Wkleję jeszcze raz 14 kulek pod spodem. Mam te 14 kulek. I teraz z tych 14 dwie wyrzucam. Dwie mi zginęły. Ile mi zostanie? Czyli ta jedna kulka gdzieś mi zginęła i ta druga też mi gdzieś zginęła. Ile kulek mi zostało? Popatrz. Ta dziesiątka pozostała nietknięta. Tutaj nadal mam 10 kulek. Tu mam jeszcze dwie, czyli mam jedną dziesiątkę i jeszcze dwie kulki. Tutaj mam jedną dziesiątkę i jeszcze dwie kulki. Zatem 14 odjąć 2 równa się 12. W porządku, idźmy dalej. Zjadę trochę w dół i wkleję kolejne 14 kulek. Kleję 14 kulek, w porządku. I zastanowimy się razem, ile to będzie 14 odjąć 4. Tym razem przyszła do nas koleżanka i 4 kulki chcemy oddać jej. Czyli liczymy razem. Oddajemy 4 kulki. Jedna kulka, druga kulka, trzecia kulka i czwarta kulka też jest dla koleżanki. Ile nam kulek zostało? Popatrz, znowu ta jedna dziesiątka pozostała nietknięta. Czyli tutaj mamy nadal 10 kulek. Nie ma w ogóle jedności, zatem mamy jedną dziesiątkę, 0 jedności. Zatem 14 odjąć 4 równa się 10. Pozostaje nam do zrobienia ostatni przykład. 14 odjąć 6. Może masz już jakieś podejrzenie, ile to powinno być. Uprzątnę tutaj ekran, wkleję ostatni raz 14 kulek, tyle mamy. I tym razem 6 kulek oddamy koledze. Czyli 6 kulek z tych, które mamy, idzie do naszego kolegi. To liczymy razem. Oddajemy pierwszą kulkę, oddajemy drugą, oddajemy trzecią, czwartą, piątą i tą też, to jest szósta. Ile kulek nam zostało? Zobacz, tym razem już nie mamy 10. To jest mniej niż 10, zatem musimy policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zostało nam 8 kulek. Zapiszę. 8 kulek. W porządku. Na te działania możesz popatrzeć również inaczej. Zobacz. 14, tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest 10. Dodać ile? 10 dodać 4. Bardzo dobrze. To jest 10 dodać 4. W porządku. Jeżeli wiemy, że 14 to jest 10 dodać 4 i od tego mamy odjąć 2, to zobacz, jakie proste robi nam się działanie. Po prostu można się zająć tym kawałeczkiem. 4 odjąć 2. Ile jest 4 odjąć 2? Myślę, że wiesz, to jest równe 2, a 10 dodać 2 to się równa 12. Otrzymujemy taki sam wynik. To spróbujmy zrobić kolejny przykład. 14 odjąć 4, czyli mamy znowu 10 dodać 4, to jest 14 i od tego mamy odjąć 4.
I znowu zajmiemy się tym kawałkiem. 4 odjąć 4 równa się 0. Zatem tutaj wynikiem jest po prostu 10. 1, czyli 1 dziesiątka i 0 jedności. 14 odjąć 6 już jest troszkę bardziej skomplikowane, bo zobacz. Zabieramy tą czwórkę, czyli te 4 jedności i jeszcze 2 musimy zabrać. Czyli od 10 jeszcze odejmujemy 2, dostajemy 8.